okiem twórców. Kolejny kawałek na płycie Suchi Sonar. Sonar to takie urządzenie znajdujące się na przykład na łodziach podwodnych, które pozwala badać otoczenie, kiedy go tak naprawdę nie widzimy. Ale wiemy, co jest przed nami. Kobiety to mają. One wiedzą. Wiedzą, kiedy masz babę i wiedzą, kiedy się akurat do ciebie przyjebać. Zauważ, że jak nie masz baby, to zawsze jest ich mało. Opuszczają cię. Kawałek tak naprawdę napisany przez życie. Poprzedzony małym takim intrem, jak pamiętam, i dalej jest usłyszane. Napisałem go życie, ponieważ taka jest tendencja i taka była refleksja, że jest taka tendencja, że kiedy masz partnerkę i się z nią rozstajesz i już jej nie masz, jakimś magiczną mocą niewiasty okalające ciebie, że tak powiem, dowiadują się o tym i wyczuwają to. Jedni mówią na to kobieca intuicja, instynkt, a po prostu z drugiej strony brzmi to po prostu jak dźwięk suchego sonaru. No i teraz pomysł jest taki, musisz zrobić do tego podkład, musisz to jakoś wyrazić. Pierwsze moje skojarzenie, łódź podwodna. Przejebałem się przez internet, przesłuchałem około 70 modeli rosyjskich łodzi podwodnych i to były bardzo fajne odgłosy, no ale ponieważ płyta jest trapowa, jak gdyby gdzieś tam dążymy jednak bardziej do klimatu Ameryki, postawiłem na najnowszą broń amerykańską. Jest to dokładnie łódź o modelu UA-387. Jak zgłębicie internet, poszukacie sobie w Google'ach, to znajdziecie dokładnie ten odgłos, który pojawia się w refrenie tego numeru. W sumie to jest jedyny kawałek na tej płycie, gdzie tak naprawdę śpiewam, nie? Bo tam jest taki bridge po drugiej zwrotce, przekazie to wszystkim, coś tam. To zostało z pierwszej wersji nagrania tego kawałka, bo też był nagrany pod inny, w ogóle inny beat. Ale ta melodia z tym bridge'em została. Taka ciekawostka, jedyne miejsce chyba, gdzie tak naprawdę na tej płycie śpiewam.